Bruska, do zobaczenia. Super. O, ekstra. Od której litery wiedziałeś? No musiał wiedzieć na marcu, bo już kiedy jak było, to wiedziałem, że to jest B, że będzie benzyn, no, czyli przed tym hasłem, nie? Zostały nam dwa ostatnie wyrazy, odsłońmy w takim razie dwójkę. Argentyński konik. Falabella to najmniejsza rasa koni miniaturowych. I jeszcze piątka. Kule, stożki, walce to wszystko. Ryły. Sponsorem programu był producent żółtych serów, spółdzielnia mleczarska Mlekpol. Sponsorem programu był producent leku Juvit D3 Max w kroplach. Za wspólne oglądanie dziękuję sponsor programu. Producent kawy Family. Wielu w tym kościuszce nadziei wypatruje. Widziałem, panie, to macie człowieka. Ja wiem, kto na tym papierze. Wszyscy wiemy. Kiwet! Generał Kościuszko! Viva! Kos. Tylko w kinach. Żeby kupić instrumenty, trzeba lat. Chyba, że się gra. Polot to pomaga w mniejszych i większych planach. Wracam do pewna! Masz plan? Wygraj 2 miliony w puli gwarantowanej. Historia polskiej tancerki Joanny Prawiezięcew, która założyła zespół taneczny w Nairobi. Ci uczniowie dają mi to, że mogę uczyć ich tego i przekazywać im to, co najbardziej kocham w życiu, czyli taniec. To, co jest dla mnie najistotniejsze, to, co jest naprawdę częścią mnie. Zawisnąć w powietrzu. Premiera w piątek o 21:35 w TVP Polonia i w streamingu. Zawodowiec. No, a dlaczego w takim razie złote nie ruszy? Co mi pan zarzuca? Po prostu lubię porozmawiać z facetem, który na widok policjanta rezygnuje z wejścia do domu, w którym zamordowano właścicielkę. Serial 07 Zgłoś się. Ja tam nie wierzę w zbrodnie bez przyczyny. To, że nie rabuje znowu, może nic nie znaczyć, a może właśnie coś znaczyć. Z tego wszystkiego wynika, że musimy się liczyć z tym, że mamy do czynienia z psychopatą. W piątek o 22:35 w TVP Polonia. Głodny? No, bardzo. Ale nie tak jak ja. Pełna czarnego humoru komedia Juliusza Machulskiego. Ratunku! Co wiem? Nic. Kołysanka. Po czymś takim to już tylko renta. W nowy rok o 20:20 w TVP Polonia. W piątek 29 grudnia. Joanna Dunikowska-Paś. Dobry wieczór Państwu. A dziś w programie między innymi. Niechciany obiekt na polskim niebie. Została naruszona polska przestrzeń powietrzna. Dlaczego ten obiekt nie został zestrzelony? Bizancjum w mediach narodowych. Lekarz rodzinny musiałby pracować na kilkudziesięciu etatach. Dorobek ludzi pracujących w mediach publicznych jest olbrzymi. Szczepionek jak na lekarstwo. Zainteresowanie szczepieniami jest ogromne. Nam w przychodni urwa się telefon. Przerażający huk obudził dziś rano mieszkańców gminy Komarów Osada, to w województwie lubelskim. Po porannej informacji o niezidentyfikowanym obiekcie
po południu pojawiła się ta o rosyjskiej rakiecie, która wtargnęła w polską przestrzeń i ją opuściła. W Komarowie Osadzie jest Michał Hetman. Witam cię, Michał. Powiedz, co teraz dzieje się na miejscu? Teraz na szczęście jest już spokojnie, ale po godzinie 7 rano mieszkańcy trzech powiatów graniczących z Ukrainą, Chrubieszewskiego, Tomaszewskiego oraz Zamojskiego, przeżyli prawdziwe chwile grozy. Usłyszeli huk, widzieli na niebie pocisk, który bardzo szybko przemieszczał się w głąb Rzeczpospolitej. Pojawiały się sprzeczne komunikaty. Jedni twierdzili, że ten pocisk spadł do lasu, inni mówili, że odleciał w stronę ukraińską, jeszcze inni mówili, że spadł na budynki gminne. Dlatego natychmiast na terenie pojawiły się zastępy Wojska Polskiego, Wojsko Obrony Terytorialnej, policjanci. Wszyscy zaczęli przesłuchiwać świadków, poszukiwać ewentualnych elementów tej rakiety, zabezpieczać ślady. Z informacji płynących, wszystko to w okolicach Przewodowa, przecież gdzie rok temu spadła ukraińska rakieta, ale teraz mamy jasne informacje, że jest już tutaj spokojnie, a służby zakończyły działania. O szczegółach Michał Hetman. Michał, bardzo dziękuję za twoją relację.